Czy zdarzyło Ci się ostatnio zapomnieć o ważnej rzeczy do zrobienia? Przygotowałeś prezentację do pracy lub na uczelnię i tuż przed rozpoczęciem zauważyłeś, że nie ma w nich kluczowych rzeczy. Jak to jest, że kiedy wpadasz na świetny pomysł albo planujesz coś w głowie, to wydaje Ci się, że nie trzeba tego zapisywać. Wydaje Ci się, że zapamiętasz ten pomysł i zrealizujesz. W rzeczywistości okazuje się, że nie zawsze jesteś tak dobry w zapamiętywaniu, jak myślałeś. Twój mózg to generator pomysłów, ale nie ich magazyn. Mi również wiele razy zdarzyło się mieć genialne pomysły, o których później nie pamiętałem. Wiele razy cieszyłem się na informacje, które zdobywałem, żeby po tygodniach zorientować się, że w ogóle z tych informacji nie korzystam, że całkiem o nich zapomniałem. Chodziła ze mną potrzeba, żeby coś z tym zrobić, gdyż stawką był i ciągle jest najcenniejszy zasób w życiu – czas. Na szczęście trafiłem na książkę Tiago Forte – Building a Second Brain i chciałbym podzielić się z Tobą tym, co sprawiło, że odzyskałem wiarę w możliwości moich mózgów. Tak, mózgów, bo ta książka jest o tym, jak zbudować drugi mózg i za chwilę dowiesz się, o co chodzi. Żyjemy we wspaniałych czasach. Przeglądając internet, mamy kontakt z dorobkiem intelektualnym z całego świata. Dobrze jest korzystać z niosących wartość podcastów, audiobooków, książek czy filmów na YouTubie, takich jak ten. Dobrze byłoby, żeby też uruchamianie kolejnej strony w internecie nie wymazywało nam z głowy tego, czego przed chwilą się dowiedzieliśmy. Dobrze byłoby zostawić mózgowi trochę wolnego czasu, żeby mógł przetworzyć to, co dostarczyły mu nasze zmysły, skonstruować wnioski i później je zapamiętać. Zachęcam, żebyś obejrzał ten film do końca. Jest szansa, że dzięki niemu nauczysz się organizować nadmiar pomysłów i informacji tak, żeby korzystać z nich w wydajny sposób przez długi czas. Jedziemy. Co to jest drugi mózg? Autor książki przeżył kiedyś chorobę, która powodowała u niego silny ból gardła. Lekarze nie byli w stanie poprawnie zdiagnozować przyczyny, więc maskowali tylko jego objawy silnymi lekami przeciwbólowymi. Po krótkim czasie okazało się jednak, że mają one uciążliwe skutki uboczne, w tym zaniki pamięci. Mężczyzna postanowił działać na własną rękę, wypisał się ze szpitala, wziął całą swoją dokumentację medyczną i zamknął się w domu, żeby tą dokumentację zeskanować, przenieść na komputer, porobić wszelkiego rodzaju notatki i w tym samym czasie notował też informacje odnośnie swojego samopoczucia. Korzystając ze skatalogowanych notatek i pomocy lekarzy, udało mu się wywnioskować, że ból jego gardła jest spowodowany pewnym zaburzeniem mięśni przełyku. W tym wypadku wystarczyło odpowiednio dostosować styl życia poprzez ćwiczenia oddechowe i wokalne, żeby ból zaczął ustępować. Jednak nie udałoby się postawić tej diagnozy, gdyby nie odpowiednie podejście do przetworzenia bardzo dużej ilości danych. Od tego czasu motyw organizowania informacji stał się specjalizacją autora. Dlatego też pojawiła się ta książka. Wielu z nas wykonuje zawodowo prace umysłowe. Mówi się, że kiedyś pieniądze zarabiano na przenoszeniu ciężkich rzeczy z miejsca na miejsce, a dziś przenosimy informacje. Każdego dnia pochłaniamy tyle informacji, ile znajduje się w stu kilkudziesięciu gazetach z lat 70. Warto byłoby mieć system, który odciąży naszą głowę od pamiętania tego wszystkiego, a jednak żebyśmy byli w stanie korzystać z tych informacji. Możemy wybierać zapisywanie danych do segregatora, zapisywanie ich w zeszycie, albo na komputerze razem z grafikami, linkami i co nam tam jeszcze przyjdzie do głowy. Skupimy się na tej ostatniej wersji, gdyż ogromną zaletą zapisywania notatek w formie cyfrowej jest to, że są one łatwe do znalezienia, można je szybko przeorganizować oraz trzymać jednocześnie na wielu urządzeniach. Jednym kliknięciem możemy szybko przechodzić pomiędzy notatkami z pracy, listą zakupów na najbliższy tydzień, datami urodzin naszych znajomych, czy znaczeniem gestów w różnych kulturach, gdzie na pewno byłoby zapisane, że nie warto używać tego gestu w Brazylii. Takie miejsce, które jest zbiorem informacji z różnych dziedzin życia, autor nazywa właśnie drugim mózgiem. Mowa oczywiście o zorganizowanym zbiorze informacji, a nie stu rzeczach wyrzuconych na pulpit. Twój mózg powinien być twoim najlepszym asystentem. Musi on stać na straży tego, żeby każda potrzebna informacja była dla Ciebie dostępna bez konieczności wertowania masy plików i folderów. Niezależnie od tego, czy chcesz dopisać dwa zdania do wczorajszej pracy, czy znaleźć przepis na barszcz z uszkami z zeszłorocznych świąt, sprawnie skonstruowany system pozwoli znaleźć obie rzeczy w mniej niż minutę. Dodatkowo drugi mózg pozwoli Ci przechowywać swoje
pomysły, punkty widzenia i informacje w taki sposób, żeby łatwo było tworzyć nowe, wyjątkowe powiązania między nimi. Nie powinieneś trzymać w głowie zbyt złożonych idei, gdyż ogranicza to zdolność do pracy z nimi. Kiedy grasz w Scrabble, patrzysz na litery i układasz je w myślach na różne sposoby, aż wymyślisz najbardziej punktowaną kombinację. Jednak gra byłaby o wiele trudniejsza, gdybyś musiał lub musiała ciągle przypominać sobie posiadane litery. Podobne podejście możesz zastosować patrząc na swoje notatki, mieszać je ze sobą tak długo, że w końcu trafisz na jakąś wyjątkową kombinację. Ale najpierw trzeba wszystko zmaterializować. Żeby zacząć to robić, możesz skorzystać z jednej z mnóstwa aplikacji do tworzenia notatek. Ja najczęściej używam wbudowany w MacBooka program do notatek. Ewentualnie używam programu Notion do przygotowywania treści filmów na YouTubie. Masz do wyboru jeszcze takie aplikacje jak Evernote, czy po prostu arkusze Google. Wybór należy do Ciebie. Ważne, żeby taka aplikacja zawierała możliwość swobodnego mieszania tekstów, linków, obrazków, być może rysunków. Znalezienie właściwego dla Ciebie programu może trochę zająć, ale to nic, bo już na etapie testowania tych programów możesz praktykować zachowania polecane przy budowaniu swojego najlepszego asystenta. A jeśli już mowa o zachowaniach, to przedstawię Ci sposób gromadzenia danych polecany przez autora. Nie jest to nic odkrywczego, bo na przestrzeni wieków ludzie polepszali te koncepcje wiele razy, ale tak jest to tutaj opisane i uważam, że autor świetnie to ujął. Cały proces zamyka się w angielskim słówku code. Przejdźmy po kolei przez każdą literę. Literka C od angielskiego capture, czyli złap. Za każdym razem, kiedy zaglądasz do internetu, czeka na ciebie tam mnóstwo informacji, bardziej lub mniej potrzebnych. Pierwszy krok polega na tym, żeby wyłapywać te, które wydają ci się potrzebne i od razu je łapać, od razu je zapisywać, zanim jeszcze zaczniesz je analizować. Jeśli czytasz długi artykuł, możesz zakreślić zdania, które uznajesz za najbardziej potrzebne. Jeśli oglądasz film na YouTubie, możesz zrobić screenshota, żeby pamiętać, w której minucie znajduje się dana informacja. Aplikacje do odsłuchiwania audiobooków zazwyczaj mają możliwość robienia zakładek. Słuchaj intuicji i zaznacz od razu informacje, które uznasz za odpowiednie. Najlepiej przenieś je w jakieś osobne miejsce, na przykład do nowej notatki lub do poczekalni. O poczekalni powiem za chwilkę. Literka O od organize, czyli zorganizuj, poukładaj. Tiago, przypominam, tak ma na imię autor, przytacza pojęcie efekt katedry. Efekt katedry polega na tym, że pomieszczenie, w którym przebywasz, ma wpływ na sposób, w jaki myślisz. Wysokie sufity w loftowym, industrialnym stylu poprawiają myślenie kreatywne, a niski sufit w nowoczesnym biurze może wspomagać myślenie przyziemne i konkretne. Wpływ mają takie cechy pomieszczenia jak kolor ścian, ilość światła czy meble, które się tam znajdują. Intuicyjnie o tym wiemy, dlatego poświęcamy mnóstwo czasu na zaplanowanie, jak będzie wyglądać salon, sypialnia albo biuro w nowym domu. Podobne podejście możemy zastosować w planowaniu miejsca, które przechowa nasz drugi mózg, gdyż powinno być to miejsce, które wspomaga myślenie i do którego chce się wracać. Autor zwraca uwagę, że często organizujemy nasze dane według źródła lub okoliczności, w których je złapaliśmy. Jednak zdecydowanie lepszym podejściem będzie organizować je według zastosowania. Zamiast robić osobne foldery na notatki z książek, osobne na inspiracje z filmów i jeszcze osobne na tytuły, które chcesz przeczytać, określ, do czego dana informacja jest Ci potrzebna, i na tej podstawie umieść w odpowiednim folderze. Organizowanie notatek to czynność, na której utknąłem wiele razy i zakładam, że Ty też, jeśli dotrwałeś do tego momentu w filmie. Ale jeśli staniemy się dobrzy w łapaniu informacji, które kiedyś mogą nam się przydać, to po pewnym czasie może okazać się, że składujemy je w niewłaściwy sposób, a co za tym idzie, że nigdy ich nie odnajdziemy. Tutaj z pomocą przychodzi para. System czterech folderów głównych, który autor proponuje nam jako szkielet naszego drugiego mózgu. Literka P to projekty. Projekty są działaniami, którymi aktualnie się zajmujemy, które mają określone akcje do wykonania i określony czas ich zakończenia. Przygotowaniem projektu może być na przykład ukończenie pracy magisterskiej, zaplanowanie wyjazdu na wakacje, nauka języka obcego, adresy komisów i dane o markach samochodów, jeśli zamierzasz kupić auto, albo przygotowanie tego filmu na YouTubie. Literka A to areas, czyli powiedzmy sektory. W
folderze sektory przechowujemy informacje o długoterminowych sprawach, którymi na bieżąco się zajmujemy, ale nie mają one wyznaczonej końcowej daty, przez co nie pasują do definicji projektu. Jeśli prowadzisz arkusz z wydatkami na życie, to zdecydowanie możesz go tam umieścić. Innymi przykładami sektorów mogą być plan treningowy na siłowni, procedury, których wymaga od ciebie zarząd firmy, albo dokumenty twoich dzieci, jeśli je masz, ewentualnie dokumenty twojego pieska lub kotka. Folder numer 3 to zasoby. Do tego folderu trafiają wszystkie dane, które nie pasują do definicji projektu ani sektora, jednak mogą nam się przydać w przyszłości. Rozpiski diety od ludzi, których obserwujemy w internecie. Książki do przeczytania. Ulubiona muzyka, instrukcja rozkładania namiotu albo przepis na ulubione ciasto. Ja w folderze zasoby zbieram efekty specjalne do moich filmów. Ostatni folder to archiwum. Tutaj wrzucamy wszystkie zakończone lub zawieszone projekty. Dane o sektorach, które są nieaktualne, albo zasoby, które dłużej nas nie interesują. Wychodzimy z założenia, że dziś koszt przechowywania danych na dysku jest bardzo mały, dlatego nie warto czegokolwiek usuwać, jeśli można odłożyć to do archiwum. Kto wie, może kiedyś jeszcze się przyda. Opcjonalnie możesz używać także piątego folderu, czyli poczekalni. Jeśli gromadzisz dużo materiałów, ale nie wiesz, gdzie je dodać, możesz je dodać do poczekalni. Taki system jednak powoduje, że wszystkie informacje można skatalogować, zadając sobie cztery pytania. Pytanie pierwsze, czy to dotyczy któregoś z moich aktualnych projektów? Jeśli nie, czy to pasuje do któregoś z moich sektorów? Jeśli nie, czy to mogę wrzucić do moich zasobów? Jeśli nie, to folder archiwum będzie odpowiednim miejscem. Jeśli przemawia do ciebie ta koncepcja, to już za chwilę możesz wrzucić wszystkie swoje notatki do poczekalni, a następnie każdą z nich potraktować tymi pytaniami i przydzielić do konkretnego folderu. Zapewne posiadasz dużo zebranych notatek, plików, maili, zdjęć i przyjdzie czas, kiedy zaczniesz zastanawiać się, czy trzeba to wszystko wrzucić do jednego miejsca, czy może zastosować osobne para dla plików na dysku, osobne dla notatek i osobne dla maili. Wiele zależeć będzie od twoich upodobań. Pamiętaj, że para to nie jest sztywna klatka, tylko ciągle zmieniający się system, który jest stworzony po to, żeby ewoluować razem z tobą. Domyślam się, że to sporo informacji naraz, ale poświęcając chwilę dziennie, można się tym szybko oswoić. To na razie tyle w temacie organizowania danych. Przejdźmy do trzeciego etapu, który zawiera się w procesie code. Literka D odpowiada za distill, czyli ja tłumaczę to na wyciągnij esencję. Nawet najlepiej zorganizowane informacje przerosną twoje możliwości, jeśli za każdym razem będziesz musiał czytać je od nowa i przypominać sobie, o czym były. W trzecim kroku autor książki tłumaczy, w jaki sposób wyciągać z mnóstwa informacji to, co najważniejsze, żeby w przyszłości już po szybkim przeskanowaniu wzrokiem każdej notatki wiedzieć, czy jest tam to, czego szukasz. Wyciąganie esencji polega między innymi na pogrubieniu tekstu, który określa najważniejsze rzeczy. Dodatkowym zakreśleniu tych zdań, które tłumaczą, dlaczego ta notatka w ogóle znalazła się w naszym drugim mózgu, aż w końcu sporządzenie słownego podsumowania tego, co jest w niej zawarte. Coraz lepsza sztuczna inteligencja może w tym pomóc. Zabierając się za te trzy działania, pamiętaj, że przygotowujesz prezent dla samego siebie albo dla samej siebie w przyszłości, za który będziesz sobie wdzięczny. Wdzięczna. Ostatnim etapem procesu jest podzielenie się efektem swojej pracy. Podzielenie się tym, w jaki sposób skuteczne organizowanie wiedzy pozwoliło Ci zapamiętać o najważniejszych rzeczach, zaoszczędzić czas na szukanie informacji, które leżą w folderze, pokazanie, jak sprawnie da się połączyć pozornie niezwiązane ze sobą tematy. W książce możemy poznać kilka wskazówek, jak podzielić zebraną wiedzę na mniejsze porcje informacji, którymi możemy później zarządzać tak łatwo, jak literkami na półce podczas gry w Scrabble. Nagrywając ten film, dzielę się z Tobą efektem pracy, w której musiałem zebrać mnóstwo informacji z książki, zorganizować je, a następnie wybrać najważniejsze i opowiedzieć o nich przed kamerą. Podobnym działaniem będzie na przykład robienie prezentacji w pracy lub na uczelni.
bo to też jest zadanie, które wymaga przetworzenia dużej ilości danych i wybrania tych najważniejszych. Warto mieć je dobrze poukładane, żeby o niczym nie zapomnieć. Nie jest fajnie przełączać slajdy, kiedy drżącą ręką nie możesz trafić w przycisk. Poza działaniami, w których się od nas wymaga, podejmujemy też wiele aktywności wynikających z naszych zainteresowań. Również w tych obszarach możemy podzielić się zdobytą wiedzą i wyciągniętymi wnioskami. W zasadzie to uważam, że powinniśmy, bo czy nie jest tak, że praca, której efektów nikt nie zobaczy, to nie praca, a marnowanie czasu? No i nareszcie mamy to. W moim poprzednim filmie, chyba się tutaj teraz pojawi, mówiłem o tym, że aby znaleźć w życiu pasję, należy budować kapitał zawodowy dobrze zaplanowaną pracą. Dziś dodajemy do tego sposób, w jaki zarządzać swoją wiedzą i jak zbudować sobie drugi mózg, który sprawi, że nie będziemy obciążeni koniecznością pamiętania wszystkiego, co ważne. Będziemy wiedzieć, gdzie znajdują się ważne dla nas informacje, będziemy w stanie żonglować danymi w celu stworzenia nowych idei i wniosków, i być może raz na zawsze przestanie martwić nas, gdzie zapisać złapaną rzecz, żeby nie przepadła w strumieniu wiadomości, którymi świat bombarduje nas każdego dnia. Mam nadzieję, że ten film zainspiruje Cię do przeczytania całej książki. Niestety nie ma jej jeszcze w języku polskim, ale myślę, że to kwestia czasu, żeby taka się pojawiła. Mam nadzieję, że rzuciłem Ci nową perspektywę na to, jak uporządkować notatki. Mam także nadzieję, że jeśli dotrwałeś do tego momentu w filmie, to zasubskrybujesz mój kanał i podzielisz się nim z osobą, która może tego potrzebować. Na tą chwilę to wszystko. Korzystaj, trzymaj się, cześć.